Moi drodzy, postanowiłem odświeżyć i odnowić serię, którą wielu z Was zna. Jednakże wielu też pisze do mnie, że nie może jej znaleźć na moim kanale. Fakt, na moim kanale jest bardzo dużo treści, w tej chwili około 2000 różnych filmów, więc trudno je znaleźć, a one nie miały swojej playlisty. Więc postanowiłem, że nagram te filmy od nowa. One będą miały jeden wspólny tytuł, nadtytuł, poradnik przebudzonego i swoje podtytuły i podzielone będą na 9 części. Te filmy mogły zostać nagrane tylko dzięki temu, że te artykuły opracowała Driada Jelonka, Beata Jeleniewicz. Bardzo za to serdecznie Beacie dziękuję za możliwość nagrania tych tekstów. Mam nadzieję, że te teksty przeczytane w tych filmach będą dla Was wartościowe i pozwolą Wam próbować odnaleźć rzeczywistość tego świata. Jednocześnie chcę powiedzieć, że będą troszkę zmienione te filmy, dlatego że nie będę komentował tych tekstów. To będzie czyste czytanie, ale będzie też lekki podkład muzyczny i jak widzicie, aranżacja wizualna będzie troszkę zmieniona, więc pozwólcie mi przeczytać. Część pierwsza poradnika przebudzonego z podtytułem Gnostyckie teksty znak Hammadi i Archonty, pasożyty umysłu. Zgłębiając kolejne zasoby ukrytej wiedzy i przyłączając do siebie następne części układanki rzeczywistości, w której żyjemy, coraz częściej dochodzimy do kluczowego pytania: jak wyjść z więzienia Matrixa, więzienia sztucznego i fałszywego świata, który więzi nasze ukryte ja i zniekształca obraz prawdziwej natury ludzkiej? Uważam, że jest to obecnie kluczowe i najważniejsze pytanie dla każdego człowieka, który przebudził swoją świadomość. Moim zdaniem wszystko, co jest wyznacznikiem starej energii ucisku i zniewolenia, nie może pozostać dłużej na planecie, dlatego zmuszany jest do jej opuszczenia. Programy te jednak będą się bronić jeszcze ostatkiem sił, dlatego bądźmy przygotowani na naprawdę konkretne i znaczące wydarzenia na świecie, które prawdopodobnie przyczynią się do jeszcze większego szoku i przebudzenia następnej ogromnej ilości ludzi. Wszystko to dzieje się po to, aby zasłona iluzji mogła całkowicie opaść, ukazując ukrywaną dotąd prawdę, którą wszyscy tak bardzo pragniemy ujrzeć. To tym bardziej skłania do refleksji, co zrobić, aby nie dać się ponieść narzuconemu przez system prądowi konfliktów, który coraz bardziej uciska nas ze wszystkich stron w celu odwrócenia naszej uwagi od narodzin nowej ludzkości. Na te oraz inne istotne dla nas pytania spróbuję odpowiedzieć w poniższym poradniku, opierając się przede wszystkim na badaniach starożytnych tekstów gnostyckich, własnych doświadczeniach i wnioskach, a także przeżyciach i obserwacjach innych przebudzonych. Uważam, że jest to temat, który powinien rozważyć każdy z nas, ponieważ bez względu na różnice oraz poglądy łączy nas ten sam cel – szczęście i wolność naszej planety, całej ludzkości i wszystkich istot na niej żyjących. Zgłębienie ukrytych przyczyn i mechanizmów. Na początku naszym kluczowym zadaniem będzie dowiedzieć się, jakie istoty panują nad obecną rzeczywistością, czyli Matrixem, oraz skąd wzięły się w naszym świecie. Musimy zagłębić się w to, jaką posiadają naturę, jakie cele wyznaczyły sobie wobec ludzkości oraz jak wyzwolić się spod ich destrukcyjnego działania. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ nie wystarczy wyeliminować skutków i wymienić starego systemu na nowy. Historia pokazuje nam, że takie działanie nie przynosi niczego dobrego, ani nie usuwa przyczyn ucisku. Aby coś zmienić, musimy dowiedzieć się przede wszystkim,
co zmienić. Zmian trzeba dokonać na poziomie świadomości. Najpierw w sobie samym, a następnie ich dokonanie stanie się możliwe na zewnątrz. Możemy tego dokonać jednak dopiero wtedy, kiedy poznamy głębokie mechanizmy kontrolujące obecny świat oraz przede wszystkim ich twórców. Tutaj z pomocą mogą przyjść nam starożytne teksty gnostyckie oraz znani niezależni badacze tacy jak John Lash, Jay Widener oraz David Icke. Czyja rzeczywistość? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy rzeczywistość, w której żyjesz, jest faktycznie wytworem rasy ludzkiej? Czy też może człowiek posłużył jedynie jako narzędzie do wytworzenia jej? Prawdopodobnie większość ludzi raczej nie rozważa takich możliwości, ponieważ wydają się one absurdalne i niedorzeczne. A co, jeśli powiedziałabym, że ta rzeczywistość nie jest nasza? Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że od dziecka nie czułam się jej częścią. Oczywiście nie mam tu na myśli samej planety, czyli Matki Ziemi. Uważałam, że ten materialny, sztuczny świat oraz relacje międzyludzkie, jak i interakcje człowiek-przyroda są obce, zimne i kompletnie nieprawdziwe. Potem, zgłębiając coraz więcej wiedzy na ścieżce własnych poszukiwań, natrafiałam na kolejne informacje potwierdzające moje odczucia. Gnostycy, telestai i teksty z Nag Hammadi. W 1945 roku Mohammed Ali S. Samman z El Kasr w północnym Egipcie obok wsi Nag Hammadi znalazł dzban, w którym ukryte było 13 starodawnych ksiąg gnostyckich zawierających 53 różne teksty. Pisma te datowane są na około 2000 lat. Uważa się, że powstały prawdopodobnie 100 lat przed naszą erą. Uznawane są za bardzo cenne kodeksy, oryginalne artefakty oprawione w skórę, najstarsze tego typu zachowane księgi. Badacz starożytnych kultur, uznawany przez wielu za autorytet hermetycznych oraz alchemicznych tradycji na świecie, Jay Widener, zaznaczył, że gnostyckie teksty z Nag Hammadi są tak cenne dla ludzkości, ponieważ przetrwały 2000 lat w swojej oryginalnej i niezmienionej formie. Nie zdążono w nich niczego przekształcić ani usunąć, tak jak na przykład robiono to z Biblią. Termin gnostycyzm pochodzi od greckiego słowa gnosis, oznaczającego po prostu wiedzę. Zdaniem Jaya Widenera, gnostycy prowadzili między innymi słynną Bibliotekę Aleksandryjską. To w niej gromadzili wiedzę z całego świata. Gnoza w tamtych czasach rozprzestrzeniła się tak bardzo, że sięgała od Europy po Bliski Wschód. Inny uczony, John Lash, niezależny krytyk systemów wierzeń oraz znawca rozmaitych mitologii i systemów duchowych na świecie, nazywa gnostyków szamanami o krytycznym myśleniu. John zajmuje się radykalną korektą tekstów gnostyckich, nauczając ich w sposób bezpośredni. Nazywany jest prawowitym następcą znanego religioznawcy i filozofa kultury Mirsa Eliadiego oraz mitoznawcy Josepha Campbella. Jest jedynym uczonym dysponującym kompletnym przywróceniem sekretnej opowieści o Gai Sophii, Gaia Mythos. Ze słów Johna Lasha dowiadujemy się, że gnostycy nazywali siebie samych telestai, co oznacza naznaczeni celem albo ci, którzy posiadają cel. Nazwa gnostycy została im nadana dopiero później przez chrześcijańskich tradycjonalistów. Dlatego w tekście będę używała na przemian obu tych terminów. Telestai twierdzili, że posiedli tajemną wiedzę ukrywaną przed ludzkością. Dotyczyła ona Boga, wszechświata oraz manipulacji ludźmi.
Z opisów badacza wynika, że gnostycy posiadali zdolności parapsychologiczne oraz byli świetnymi, wytrenowanymi szamanami, mistykami, potrafiącymi zaglądać w inne wymiary rzeczywistości. Ich wiedza liczyła około 5 do 7 tysięcy lat doświadczenia, którego nauczali w swoich mistycznych szkołach. Dzięki swoim szamańskim praktykom wiedzieli, jak funkcjonują inne światy, wymiary oraz astral. Nie byli wyznawcami żadnej religii, jak się powszechnie o nich sądzi, ale uduchowionymi interpretatorami rzeczywistości o szerokiej i spójnej wiedzy na temat naszej galaktyki, Ziemi i tego, kim jest i jak powstała ludzkość. Co najistotniejsze, z ich tekstów jasno wynika, że byli poważnie zaniepokojeni faktem ingerencji obcej rasy w nasz świat. John Lash podkreśla, że jako znawca wszystkich systemów duchowych na świecie nie spotkał się jak dotąd z tak pouczającą i pomocną diagnozą ingerencji obcej rasy w naszą rzeczywistość, z jaką spotkał się w tekstach gnostyckich. Co ciekawe, Telestai nie narzucają nikomu wiary w to, co przedstawiają w swoich księgach, ani nie proszą o jakiekolwiek zaakceptowanie. Ukazują jedynie pomocne informacje, które człowiek według własnej woli może wykorzystać albo nie. Jednak, jak zaznacza John, wskazówki i porady, jakie przekazują, są bardzo wysoce skuteczne. Trzeba je tylko zrozumieć i zacząć samodzielnie wykorzystywać w swoim życiu. Prześladowania gnostyków. Co bardzo ciekawe, gnostycyzm był i jest nadal szykanowany oraz potępiany przez Kościół katolicki i tak zwanych łowców herezji. W rozmaitych źródłach czytamy, że gnoza została prawie doszczętnie zniszczona do V wieku naszej ery przez władze kościelne, będąc dla nich wysoce niewygodną i niebezpieczną wiedzą. Znany jest także fakt, iż to właśnie Kościół nakazał spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Ostatnim pracownikiem naukowym słynnej biblioteki była kobieta o imieniu Hypatia. Była ona znakomitym filozofem, matematykiem, astronomem, fizykiem i zwierzchnikiem szkoły neoplatońskiej. Mieszkańcy Aleksandrii darzyli ją ogromną sympatią oraz szacunkiem, co jeszcze bardziej nie podobało się Kościołowi. Hypatia pragnęła uchronić wiedzę i mądrość starożytnego świata przed rękami rodzącego się fundamentalizmu religijnego, ale zginęła brutalnie zamordowana z rąk chrześcijańskich fanatyków. Jej biografię ukazuje ostatnio nakręcony film pod tytułem Agora. Prześladowania gnostyków jednak nie skończyły się. Gnoza jest nadal celowo przekształcana i ośmieszana przez główny nurt chrześcijaństwa na świecie i nie tylko. Dlatego istotne jest, z jakich źródeł bierze się informacje na jej temat. Zastanówmy się zatem głębiej, dlaczego wiedza przedstawiana przez Telestai jest tak bardzo niewygodna i potępiana przez wiodące religie na świecie. Archonci. Początek i powstanie. Zdaniem znakomitych badaczy tego tematu jednym z głównych powodów jest tematyka, którą zawierają teksty znak Hammadi. Jest w nich między innymi mowa na temat istot, które zapanowały nad naszą rzeczywistością, czyli tak zwanych archontów, albo inaczej zwanych archonów, zwanych też jeszcze inaczej pasożytami umysłów lub ostatnio żartobliwie podgryzaczami kostek. Około 1/5 materiału ksiąg znak Hammadi opisuje problemy z archontami. Wyjaśniane jest ich pochodzenie, metody działania oraz motywy. Nazwa archonci pochodzi od greckiego słowa archai, które oznacza początkowy, pierwotny. Zdaniem Johna Lasha archonci pochodzą z najwcześniejszego etapu formowania się Układu Słonecznego. Istoty te powstały w naszym Układzie jeszcze zanim powstała Ziemia, dlatego nazywane są pierwszymi, pierwotnymi.
Eon Sophia, Pleroma i Kenoma. Księgi Znak Hammadi opisują, że Układ Słoneczny został stworzony przez wpływ bogini Sophii, Eon Sophia, z martwej materii atomowej. Eony to inaczej emanacje, niebiańskie moce, kosmiczne cykle czasu, inaczej procesy, które mogą być postrzegane jako olbrzymie prądy, nurty, które są pełne życia, zmysłów, uczuć i świadomości. Eon to gnostycka nazwa doskonale zastępująca popularne, aczkolwiek niezbyt przeze mnie lubiane słowo Bóg. Najlepszym określeniem na Eon jest według Johna Lasha generator. Mimo to wiedza gnostyków nie ma nic wspólnego z kultem czy uwielbieniem jakiegokolwiek bóstwa. W gnozie chodzi jedynie o świadomość rozmaitych cykli i ich współzależności, uszanowanie natury rzeczy, kreacji i wszelkich form manifestacji we wszechświecie. Aby to zrozumieć, potrzebna jest prawdziwa, głęboka wiedza, krytyczne myślenie oraz otwartość, zarówno na sferę materialną, jak i duchową. Celestai twierdzą, iż nasza planeta Ziemia, Gaia, powstała z samej boskiej Sophii, jej żywej i samoświadomej mocy, jest zatem jej ucieleśnieniem. Co ciekawe, zgadza się to również z wiedzą i doświadczeniami często przeze mnie opisywanego George'a Kavasilasa. Eony to siły, które tworzą rdzeń galaktyki Drogi Mlecznej, zwanej Pleroma. Pleroma, inaczej pełnia, symbolizuje wieczny i nieskończony potencjał. Natomiast ramiona galaktyki nazywane są Kenoma, co oznacza niedobór, brak. Kenoma jest przeciwieństwem Pleromy i symbolizuje skończony potencjał. Archonci to nietypowy rodzaj istot, który powstał na skutek anomalii porządku kosmicznego poza Pleroma na obrzeżach ramion naszej galaktyki. Ciała archontów składają się z elementarnej materii w stanie preorganicznym. Istoty te, także zrodzone z Sophii, zjawiły się jednak w naszej rzeczywistości przez pomyłkę. Zdominowały tym samym cały Układ Słoneczny poza Słońcem, Ziemią oraz Księżycem. Fragmenty o Księżycu niestety nie zachowały się w księgach Znak Hammadi, więc nie wiemy, jaki był jego dalszy los. Biorąc pod uwagę ostatnie niezależne badania, możemy jednak przypuszczać, że został on już dawno zdominowany przez archontów. Wskazuje na to jego sztuczność, nienaturalny rozmiar, wygląd i bardzo bliskie położenie względem naszej planety. Wygląd archontów. Chai Windner opisuje, że pisma gnostyckie twierdzą, iż około 3600 lat przed naszą erą nastąpiła inwazja, która opanowała ludzkość niczym wirus. W tym czasie bardzo ciężko było gnostykom zapisać i ukryć dotychczasową wiedzę, ale na szczęście udało się tego dokonać w Nag Hammadi. Istotami, które dokonały tej inwazji, byli oczywiście archonci. Z opisów gnostyckich wynika, że pasożyty te mogą przyjmować różne formy. Jedni wyglądają jak gady. Wspomina się słowo drako, oznaczające smoki lub reptilianie. A inni przypominają nieuformowany dziecięcy płód. Są to prawdopodobnie dobrze znani nam szarzy. Windner opisuje, że archonci posiadają ciemnoszarą skórę, nieruchome oczy i są tylko częściowo żywe. W tekstach gnostyckich odnajdujemy również opisy nocnych uprowadzeń i obdukcji dokonywanych na rasie ludzkiej. Jak mówi Windner, archonci mają możliwość powielania rzeczywistości, czyli jej duplikowania. Tym sprytnym zabiegiem nieustannie nas oszukują, każąc nam wierzyć w iluzję i ich własne ograniczone przekonania. Byli zazdrośni o ludzkość, ponieważ w przeciwieństwie do nich ludzie posiadają duszę i pożądane przez nich jedyne w swoim rodzaju DNA. Chcieli w związku z tym upodobnić się do nas. Próbowali połączyć się z naszym materiałem genetycznym, zawładnąć nim,
ale ku ich zaskoczeniu okazało się to zupełnie niemożliwe. Kłamstwa o DNA i transhumanizm. John Lash twierdzi, że w pismach gnostyckich jest wyraźnie napisane, że nasze DNA zostało zabezpieczone przed tego typu ingerencjami silną ochroną energii organicznej, która jest energią żywej bogini Sofii. To żeńska energia stwórcza, której archonci nie potrafili obejść. Przypomnijmy sobie teraz rozmaite starożytne teksty oraz dzisiejsze channelingi, w których powszechnie twierdzi się, iż taka ingerencja jednak nastąpiła. Z pism gnostyckich wynika jednak, że jest to ogromne kłamstwo. Archonci, nie mogąc zawładnąć naszym DNA, zastosowali plan B. Zmusili nas do uwierzenia w kłamstwo, jakim jest ingerencja w nasz materiał genetyczny oraz, nie mogąc zmienić się w nas, zaczęli upodabniać ludzi do siebie. Jest to prawda zapisana w gnostyckich tekstach, która jest praktycznie nieznana i pilnie strzeżona przed ujawnieniem na masową skalę. Ich plan widoczny jest szczególnie w prądzie transhumanizmu, który przedstawiłam w swoich ostatnich artykułach na temat prawdziwej natury ludzkiej. Zjawisko transhumanizmu jest obecnie bardzo popularne, modne oraz wciskane ludzkości niemal na każdym kroku. Zdaniem Johna, ludzie, którzy wierzyli w zawarte w jego przekazie kłamstwo, zachowują się niczym opętani, dążąc do poprawiania tego, co jest tworem samej natury, ponieważ panicznie boją się śmierci. Z tego powodu uwierzyli w zapewnienia transhumanizmu o przedłużeniu własnego życia, a nawet skłonni są uznać, że zjawisko to zapewni im w przyszłości nieśmiertelność. Ludzie ci zmierzają tym samym ślepo do własnej samozagłady, która wynika z braku zrozumienia tego, kim naprawdę jest istota ludzka, ale do tego wrócę jeszcze później. Natura archontów, pasożytnicze żerowanie. Według Johna Lasha z pism Nag Hammadi wynika, że archonci posiadają nieorganiczną formę energetyczną w postaci elektrycznej inteligencji cyborgów. Zauważmy, że to dlatego w kultowym dla każdego przebudzonego filmie pod tytułem Matrix to właśnie maszyny oraz ich programy pokazane są jako władcy naszej rzeczywistości. Teksty gnostyckie są potwierdzeniem przedstawionego tam obrazu. Archonci posiadają podwójną formę ontologiczną. Po pierwsze, istnieją jako obce gatunki niezależne od ludzkości. Po drugie, istnieją jako obecność w naszym umyśle, jako szereg programów operujących w naszym środowisku mentalnym. Archonci to, jak podają Telestaj, psychiczno-duchowe pasożyty żerujące na ludziach w ich mentalno-duchowym środowisku. Jak zaznaczają, ryzyko zawładnięcia umysłem jest o wiele poważniejszym zagrożeniem niż jakiekolwiek ryzyko fizycznego zniewolenia. Gnostycy, opisując owe istoty oraz sposób ich oddziaływania, stwierdzili, że ich ingerencja była najgorszą rzeczą, jaka tylko mogła przytrafić się ludzkości. Ale o tym i o sposobach ich działania oraz metodom obrony szczegółowo będzie w następnych częściach. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Opracowała Beata Driada Jeleniewicz. Dziękuję Wam za wysłuchanie.